Włamano się. Tak, proszę państwa. To jest taki bandytyzm, można powiedzieć wręcz, do domu byłego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, bardzo ciężko chorego, dziś walczącego o życie, o czym państwo doskonale wiecie. I prowadzone są tam czynności, ale nie tylko u niego. Także, szanowni państwo, w domu jego teściów. Co mają jego teściowie wspólnego z Funduszem Sprawiedliwości? Nic. Ale powiem państwu więcej. Powiem państwu więcej. Zabrano telefony dzieciom pana ministra Zbigniewa Ziobro. Zabrano iPady dzieciom pana ministra Zbigniewa Ziobro. Tak wygląda radosna Polska Donalda Tuska, szanowni państwo. Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że nie wolno tego rodzaju rzeczy prowadzić bez zgody osoby, u której takie przeszukania są prowadzone. Jeżeli chcieli prowadzić takie przeszukania, to powinni skontaktować się z panem ministrem. W przypadku pana ministra Zbigniewa Ziobro dokonano włamania, chcę podkreślić to bardzo mocno, włamania do jego domu. Zniszczono drzwi, wyłamano te drzwi. Nikt nie poinformował pana ministra Ziobro o tym, że będą tego rodzaju działania. Pomimo tego, że przepisy przewidują, że żeby dokonać przeszukania, i to jest bardzo wyraźnie zapisane w przepisach procedury karnej, to trzeba takie postanowienie doręczyć osobie, u której takie przeszukanie jest prowadzone, to takiego postanowienia nie doręczono. Bez tego postanowienia, w sposób, w jaki dzisiaj od godziny 6 prowadzone są czynności, właściwie można powiedzieć cała operacja rządu Donalda Tuska przeciwko opozycji, jest to haniebne i to jest coś, czego w historii nie było. Chcę powiedzieć, że prowadzone są przeszukania u pana ministra Zbigniewa Ziobro, byłego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, u pana ministra Michała Wosia, byłego wiceministra sprawiedliwości, u pana Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, u pana Dariusza Mateckiego, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Zobaczyliśmy dziś rano, jak wygląda przyspieszenie w wykonaniu rządu koalicji 13 grudnia, na którego czele stoi Donald Tusk. To było najście na domy posłów, parlamentarzystów, w tym śmiertelnie chorego pana ministra Zbigniewa Ziobry. A więc mamy do czynienia z kreacją kolejnej sprawy, która grozi wolności Rzeczypospolitej Polskiej, bo to nie chodzi nawet o to, że pan Zbigniew Ziobro był ministrem. Tu chodzi o metody działania. Otóż prokuratura przejęta przez koalicję 13 grudnia powołała prokuratorów nielegalnie, łamiąc prawo, i ci prokuratorzy właśnie wykonują polecenia, jakie otrzymali. A temat jest tematem zastępczym, dlatego że okazało się, że cała ta poetyka tworzona przez Donalda Tuska w kampanii wyborczej, te 100 konkretów, to było kłamstwo. Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości udowodnił w ubiegłym tygodniu, że Donald Tusk świadomie, z premedytacją, przecież jest doświadczonym człowiekiem, kłamał w kampanii wyborczej, obiecując, a potem nie dotrzymując zobowiązań. Również komisje śledcze okazały się niewypałem, kompromitacją dla koalicji 13 grudnia. Dziś słyszymy o ataku na kolejną niezależną instytucję państwową, Narodowy Bank Polski, w celu wepchnięcia Polski do strefy euro. To nie ulega żadnej wątpliwości. To jest cel, do którego osiągnięcia służy usunięcie pana profesora Adama Glapińskiego ze stanowiska prezesa Narodowego Banku Polskiego.